Do 1948 roku działały te uczelnie w oparciu o przedwojenne programy i o przedwojenną kadrę. I o przedwojenną kadrę. Więc wrzucanie okresu 44-48 do jednego garka z tym, co było później, jest dezinformacją. Tak jest. Czyli albo wynikającą z ignorancji, ale ignoranci nie powinni się brać za pisanie historii, czyli pisanie o historii, albo ze swojej woli, czyli jest to kłamstwo. Ja już nie chcę wnikać, z którym przypadkiem mamy do czynienia, bo skutki są identyczne. A mnie jako cybernetyka interesują skutki, a nie motywy. Ja nie chcę nikogo potępiać, ani wywyższać, wychwalać.